Cześć! Z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję smartfona Vico Fever 4G. Wszyscy musieliście czekać na tą recenzję zdecydowanie dłużej niż bym chciał. Złożyło się na to jednak wiele nieszczęśliwych splotów wydarzeń. Jest jednak jeden plus takiego obrotu spraw. Przez blisko rok użytkowania Fever 4G udało mi się poznać go od podszewki. Dlatego też zapewne będzie to najbardziej wiarygodna recenzja tego modelu. Nie przedłużając już jednak, bierzmy się do roboty. Na początku mała ciekawostka. Poprawną wymową nazwy Wiko nie jest wcale Wiko, a Wico. Jednak jako iż nasza spolszczona nazwa przyjęła się w naszym kraju, to właśnie niej będę dzisiaj używał. Do testów dostarczono mi biały egzemplarz ze złotymi akcentami. W ofercie producenta dostępne są również urządzenia czarne, czarno-złote, a także od niedawna Vico Fever 4G Special Edition, który jest dostępny chociażby z drewnianymi klapkami baterii. Fever 4G wygląda naprawdę fenomenalnie. Na prawej krawędzi urządzenia znajduje się przycisk blokady, a ponad nim przyciski do regulacji głośności. Lewa krawędź jest pozbawiona jakichkolwiek przycisków. Na dole urządzenia znajdziemy mikrofon do rozmów głosowych, a także niesymetrycznie umieszczony port USB 2.0. Na górnej krawędzi znajdziemy zaś złącze słuchawkowe. Większość frontu urządzenia wypełnia wyświetlacz o przekątnej 5,2 cala. Zastosowano tu matrycę IPS o rozdzielczości Full HD, co przekłada się na zagęszczenie pikseli na poziomie ponad 400 punktów na cal. Biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia, jest to zdecydowany plus. Ekran bardzo wiernie odzorowuje kolory. Warto odnotować również, że producent udostępnia aplikację MiraVision. Kąty widzenia również stoją na wysokim poziomie. Przy odchyleniu urządzenia możemy zauważyć tylko niewielką degradację kontrastu. Jedynym minusem wyświetlacza jest regulacja jasności. W bardzo słoneczne dni będziecie mogli mieć problem z odczytaniem pewnych treści, które się na nim znajdują. W przeciwieństwie do maksymalnej, minimalna jasność jest za wysoka. Sprawdzanie na nim godziny zaraz po przebudzeniu w nocy nie należy do najprzyjemniejszych. Kolejnym co można zarzucić Fiber 4G to bardzo duże ramki pod i nad ekranem. Doskwiera to tym bardziej, że ostatnio rozpoczął się ogromny hype na tak zwane bezramkowe telefony. Szkoda, że nie zamontowano tu nieco większego ekranu, czy też nie przeniesiono przycisków funkcyjnych Androida pod ekran. Właśnie teraz możecie rzucić okiem na porównanie wielkości Fever 4G i mojego prywatnego S7 Edge. Pomimo zbliżonych gabarytów, siódemka posiada ekran większy o 0,3 cala. Zaraz obok loga producenta znajduje się dioda powiadomień LED. Obok znajdziemy również frontową kamerkę, głośnik rozmów, czujniki zbliżeniowe i światła, a także, co bardzo rzadko spotykane, frontową lampę błyskową. Fever 4G był pierwszym urządzeniem, które zaoferowało takie rozwiązanie. Pomimo bardzo długiego okresu testów, szkło na wyświetlaczu nie załapało zbyt wielu rys. Jak wspomina na swojej stronie producent, jest to Gorilla Glass trzeciej generacji, które zapewnia bardzo dobrą ochronę przed codziennymi przeciwnościami losu. Jednak, tak jak udowodniłem w jednym z odcinków swojego vloga, nawet w tym przypadku warto zaopatrzyć się w folię na ekran, ponieważ każdy szkło da się porysować. Link do tego filmu znajdziecie w rozwijanej karcie. Tylna klapka urządzenia jest wykonana z chropowatego plastiku, który nie zbiera za łatwo rys. Jego faktura dość udanie imituje skórę. Osobiście przypomina mi to nieco Samsunga Galaxy Note 4. W lewym górnym rogu znajdziemy obiektyw aparatu, który znajduje się nieco poniżej powierzchni urządzenia, a w dodatku jest zabezpieczony metalową ramką. Obok aparatu znajduje się dioda LED. Na dole urządzenia znajdziemy grill głośnika. Nie jest to zbyt fortunne umiejscowienie. Osobiście wolałbym, gdyby znajdował się on z przodu, czy też na dolnej krawędzi. Co dość rzadko spotykane w roku 2017, w Vico Fever możemy zdjąć tylną klapkę baterii. Niestety, pomimo tego nie mamy możliwości łatwej wymiany baterii. Pod klapką baterii znajdziemy również dwa sloty na kartę SIM w standardzie micro, a także slot na kartę microSD. A teraz czas na to, co najważniejsze w designie tego urządzenia. Bo Vico Fever 4G to pierwszy telefon, który świeci w ciemności. Jeżeli zdarzyło Wam się kiedyś szukać po omacku telefonu po ciemku, to właśnie urządzenie dla Was. Możliwości świecące tego telefonu to jedna z najbardziej reklamowanych cech tego urządzenia. Telefon napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Mediatek, opartym na rdzeniach Cortex-A53 o maksymalnej częstotliwości 1,3 GHz. Znajduje się tu również układ graficzny Mali T720. Cały ten zestaw wspomagany jest 3 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika dodano 16 GB pamięci z możliwością rozszerzenia o kolejne 64. W benchmarkach urządzenie osiąga rezultaty odpowiednie swojej cenie. W Antutu było to niecałe 37 tysięcy punktów. A w Geekbench 4 odpowiednio niecałe 600 punktów dla pojedynczego rdzenia i ponad 2500 punktów dla wszystkich rdzeni. Na pudełku Fivera możemy znaleźć informację, że działa on pod kontrolą Androida 5.1. I tak rzeczywiście było, jednak pomimo deklaracji przedstawicieli firmy, że nie otrzymał on aktualizacji do Androida 6.0, całkiem niedawno otrzymał on nową paczkę softu, która przynosi właśnie tą wersję systemu. Należy się tu duży plusik za taką pozytywną niespodziankę. Długi czas oczekiwania i niepewność aktualizacji wynikały zapewne z chęci implementacji nakładki od Wiko. Ingeruje ona nieco w wygląd systemu, a także zwiększa jego funkcjonalność. Domyślnie cały interfejs urządzenia jest płaski. Jednak dla fanów bardziej tradycyjnych rozwiązań, Wiko przygotowało aplikacje, wszystkie aplikacje. W której znajdziemy przewijaną wertykalnie, alfabetyczną listę wszystkich zainstalowanych programów. Producent umożliwił również odblokowanie telefonu za pomocą gestów. Aby podejrzeć powiadomienia, wystarczy dwukrotnie puknąć w wygaszony ekran. Aby szybko przejść do aparatu, na wygaszonym wyświetlaczu musimy narysować O, do dialera C, a do muzyki M. Co więcej, Wiko postawiło na pełną personalizację tej funkcji. Dlatego też każdy może dodawać swoje skróty do otwierania aplikacji czy wywoływania konkretnych funkcji urządzenia. Pomimo, że Fever 4G nie należy do największych urządzeń, to Wiko postanowiło zaimplementować tu kilka trików, które ułatwią życie posiadaczom mniejszych dłoni. Do ściągnięcia paska powiadomień wystarczy pociągnięcie w dół na dowolnym miejscu ekranu, a jeżeli ktoś nie może dostać do przycisku blokady, to wystarczy tylko dwa razy puknąć w przycisk Home. Co przycisków systemowych Androida się jeszcze tyczy, to możemy zmienić ich orientację, tak aby odpowiadała ona klasycznemu ustawieniu Androida, czy też temu Samsungowemu. Szkoda jednak, że ta funkcja nie została najlepiej przetłumaczona w ustawieniach, bo kryje się ona pod nazwą Nieznany Wykonawca. Dobrze by było, gdyby w najbliższej aktualizacji zostało to załatane. Aby przejść do edycji pulpitów głównych, wystarczy przeciągnąć od dołu do góry. Użytkownikowi udostępniono wiele opcji personalizacji. Oprócz standardowej zmiany tapety i dodawania widgetów, użytkownik ma również możliwość zmiany animacji przejść pomiędzy ekranami głównymi. Po pociągnięciu w lewo od domyślnie głównego ekranu, znajdziemy się na przewijanej wertykalnie stronie, gdzie zgromadzone są nasze powiadomienia ze wszystkich serwisów społecznościowych, najczęściej używane aplikacje i najnowsze wiadomości z serwisów informacyjnych. Co warte podkreślenia, są one dostępne w języku polskim. Oprócz ingerencji w wygląd Androida, Vico doinstalowało również kilka swoich aplikacji. Na szczególną uwagę zasługuje tu kilka z nich. Pogodynka z całkiem ładnymi, lecz dość ascetycznymi animacjami, a także z bardzo precyzyjnymi informacjami o nadchodzącej pogodzie. Kalkulator, który oprócz tak zwanego trybu naukowego dysponuje opcją zmniejszenia do okna pop-up, Dedykowana dla urządzeń VIKO edycja programu Clean Master wraz z bardzo wygodnym widgetem OneTap Boost, który zadba o porządek plików w naszym telefonie. Co ciekawe, jego licznik, zamiast deklarowanych 16 GB pamięci, pokazuje ponad 18. A także aplikacje do odtwarzania muzyki i filmów. Dla tych dwóch ostatnich należą się szczególne pochwały. Moja muzyka od VIKO wygląda naprawdę bardzo estetycznie, a w dodatku umożliwia skorzystanie z Equalizera. To zdecydowanie ładniejsze, lepsze i szybsze rozwiązanie niż standardowa aplikacja muzyka dla Androida. Również aplikacja filmy udała się Wiko. Odtwarzacz radzi sobie ze zdecydowaną większością kodeków, a także posiada wiele opcji, takich jak regulacja głośności czy jasności w biegu za pomocą przesunięcia palcem w odpowiedniej części ekranu, czy także przewijanie filmu za pomocą przeciągnięcia w lewo czy w prawo. Tu również znajdziemy możliwość odtwarzania filmu w oknie Pop-Up. Co warte podkreślenia, w tym przypadku mamy również możliwość zmiany jego rozmiaru. Tutaj jednak pochwały w kwestii multimediów się kończą. Głośnik nie jest umiejscowiony w najbardziej fortunnym miejscu, a co gorsza, jego maksymalna głośność jest zbyt niska. Zwróćcie jednak uwagę, że śrubka przy oczku aparatu jest krótsza. Co zaś dźwięku usłyszanego przez słuchawki się tyczy, to nie powala on i wpisuje się w kategorię cenową tego urządzenia. Reprodukowany dźwięk jest zbyt płaski. Jeżeli nie używacie jednak słuchawek za kilkaset złotych, to najpewniej nie odczujecie zbyt dużej różnicy. Wydajność Vico Fever 4G w najbardziej wymagających grach jednym słowem nie powala, jednak jest całkiem dobrze. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to kliknijcie film w rozwijanej karcie w prawym górnym rogu. Fiverr 4G dysponuje dwoma aparatami. Głównym o rozdzielczości 13 megapikseli, wspomaganym diodą LED, a także przedni o rozdzielczości 5 megapikseli, w którego towarzystwie również znajdziemy lampę błyskową. Oba aparaty umożliwiają nagrywanie filmów w maksymalnej rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Interfejs, jaki przygotowało dla swoich użytkowników Vico, jest dość prosty, jednak całkiem funkcjonalny. Tradycyjnie po lewej stronie ekranu znajdziemy opcję. Po prawej stronie zaś znajdziemy skrót do galerii, wirtualny spust migawki aparatu, a także przycisk do rozpoczęcia nagrywania wideo. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to jest całkiem dobrze. Można nim cyknąć całkiem ładnie wyglądające zdjęcie, nawet w trybie automatycznym. Rzecz by można, że czasami algorytm odszumiający działa nawet zbyt agresywnie i również oprócz szumów pozbawia zdjęcia części detali. Zdjęcia robione w trybie HDR są wyraźnie jaśniejsze od tych strykniętych w trybie automatycznym. Pamiętajcie jednak, że tryb ten nadaje się tylko i wyłącznie do statycznych scen, co zresztą widać na powiększeniu tego zdjęcia. Przednia kamerka radzi sobie też całkiem nieźle, jednak fokusowanie na bardziej oddalone obiekty nie działa zbyt dobrze. Bardzo dobrze działa również tryb panoramy. Pomimo nieco mniejszej ilości szczegółów na zdjęciach, jest on w stanie dostarczyć bardzo dobrze złożonych kilka zdjęć w jedną całość. Co zaś jakości zdjęć robionych w nocy się tyczy, to lampa błyskowa spisuje się świetnie, jednak niestety możemy zauważyć pewien problem z wyostrzaniem zdjęć. Jeżeli chodzi zaś o wideo, to zdecydowanie nie jest najlepiej. Bardzo szkoda, że Wiko nie pokusiło się tutaj o zamontowanie optycznej stabilizacji obrazu. Ta softwareowa nie radzi sobie najlepiej, bo nawet w momencie, w którym stoimy, widać wyraźne drgania w filmie. To, do czego mogłem się jedynie trochę doczepić w przypadku zdjęć, tu działa zdecydowanie gorzej. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku filmów kręconych przednią kamerką. Choć producent deklaruje, że jest to 1080p, to jak widzicie, naprawdę nie wygląda to najlepiej. Obraz wygląda, jak gdyby był interpolowany z niższej rozdzielczości. Jedyne, co mogę względnie pochwalić w przypadku filmów, to dźwięk, który nie jest zbytnio zaszumiony. Co baterii się zaś tyczy, ma ona pojemność 2900 mAh. To dość dużo, jak na przekątną 5,2 cala. Bez większych problemów powinna Wam ona wystarczyć na dzień intensywnego użytkowania. A jeżeli nieco spuścicie stonu, to być może nie będziecie musieli sięgać po ładowarkę nawet przez dwa dni. Oprócz swojej niewymienności, co stało się chyba standardem we współczesnych telefonach, bateria Fiber 4G ma jeszcze jedną strategiczną wadę. Jej naładowanie do 100% zajmuje wieczność. Telefon ładowałem różnymi ładowarkami. I nawet te obsługujące szybkie ładowanie nie były go zwykle w stanie naładować w czasie krótszym niż 2 godziny. Jak na obecne standardy, to dość długo. Zatem, czy warto kupić Vico Fever 4G? Nowego Fevera 4G znalazłem już za jakieś 600 zł. A jeżeli dobrze poszukacie, to używkę możecie wyrwać za mniej niż 400 zł. Z jednej strony urządzenie to nie ma żadnych strategicznych wad. Jedyne co mogę mu zarzucić, to zbyt niska jasność ekranu, trochę za cichy głośnik i bardzo długo ładująca się bateria. Z drugiej jednak strony, w dobie smartfonów sprowadzanych prosto z Chin, telefonom bezpośrednio sprzedawanym w naszym kraju ciężko jest konkurować z nimi cenowo. Jednak to, co według mnie przemawia zdecydowanie za zakupem Vico Fever 4G, to przede wszystkim jego gwarancja. Bo Wiko jako jedna z dwóch firm na świecie szczyci się tym, że w przypadku awarii urządzenia w czasie dwóch lat od zakupu nie naprawia go, lecz wymienia na nowe. Tego w przypadku Chińczyków spodziewać się nie możemy. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Jak mogliście zauważyć, forma moich wideo recenzji w ciągu ostatnich kilku lat ewoluuje. Napiszcie proszę w komentarzach, czy zmieniam to w dobrą stronę. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!